Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrania z gry Dead Space 2. Wracamy w momencie, w którym skończyliśmy. Wchodzimy do sektora rządowego. Okej, z jakiegoś powodu nie mamy naszego celu. Wchodzimy do sektora rządowego, idziemy jednymi możliwymi drzwiami. I zobaczymy, co tam na nas czeka. Mam nadzieję, że... Nie, nie ma mowy, żeby to było coś miłego. Oj nie, to nie, nie, nie. Tylman ostatnio grozi nam swoimi 200 wojska uzbrojonego po zęby, więc na pewno nie będzie wesoło. O, świetnie. Nekromorfy. To jest szyba. Nie, to nie jest szyba. Panowie, gdzie wy idziecie? Okej, okay, dobra. To do was zostawiam. Take your time. O, nie! Skubany przypomniał sobie, za mną jest nekromorf! Idź mi stąd! Co tym razem? A, znowu ty. Ach, cholera! A, rozniesieni. Uwielbiam efekt tej miny. O, kolejne. Szybko mina, mina. Żyjesz? Nie na długo, dziwko. Ach, cholera. Trzeba być średnio wesoło. Tak, wiecie, w tym momencie to już będzie endgame, nie? Czyli po prostu gra będzie nas rzucać każdym shitem, który do tej pory spotkaliśmy, po prostu w ilościach więcej niż hurtowych. Ale no cóż. Czego innego się spodziewać po endgame, prawda? Hajsy, hajsy. Nie, tego się nie można spodziewać po endgame. Aczkolwiek jak już jest tutaj dużo przeciwników, to pewnie dużo hajsów się trafi. Coś jeszcze miłego? Jeszcze jakieś zło chcące mnie zabić? Pewnie jest tego sporo, co? Odnowiła się staza, fajnie. How do you do? No, co jest? Żyjcie minę kutasu. O kurwa, odbiła się. Okej, dobra, pozamiatane. Kolejny node. Stąd po ilości tych narodów pewnie spotkamy jeszcze warsztat na drodze. To jest dobra sprawa akurat. Będę mógł jeszcze poulepszać to i owo. Znaczy teraz zostało już tylko do ulepszania line gun. Więc... Więc luz blues. Możemy się włamać. Słyszycie? Pewnie nekromorfy robią już niezłą imprezę po drugiej stronie. Ciekawe, czy wygra armia nekromorfów złożona ze wszystkich mieszkańców Sprawl, a także ze wszystkich przelatujących oraz statków, czy może 200-setna armia Tidemana. Osobiście obstawiam nekromorfy. No cześć. Tutaj zamknęły się. I dobrze. Kamery. O fuck, o fuck, o fuck. Dobra. Nope. Sorry. O, note zlewie. Fajna sprawa. Gazetka do poczytania. Okej, oni zaraz tutaj będą, więc muszę są spierdalać to w trimiga. Ha! A, w życiu mnie nie znajdą w miejscu, gdzie może mieć dostęp tylko inżynier. Zwłaszcza, że każdy z nich wie, że jesteśmy inżynierem. A, prawie jak skradanka. Co tam, suczki? Okrążyłem was. Co ja mogę im tutaj zrobić, żeby było śmiesznie? Może nie będę wychodził przez ten ekran, bo go tu mi zauważą. Tak, jednak Isaac pewnie wolałby uniknąć zabijania żywych.
nawet jeśli oni mają go zamiar zabić, no i powiedzmy, że nie specjalizujemy się w tym specjalnie. O, jednak był tutaj save, więc mogłem kończyć odcinek poprzednio wcześniej. Dobra. Zapiszmy sobie. Bo jak szaleć, to szaleć, nie? I zobaczmy, co mam tutaj. Co możemy tutaj zdziałać? O, bateria, patrzcie. Wyciągniemy ją i wszędzie stanie się ciemno. Dobra, tego co mam, jak mnie to generalnie ustawia? Aha, otworzyłem im drzwi. Ups. To co? Nie mogą dotrzeć do markera, co? Nekromorfy nie mogą dotrzeć do markera, to chyba to jest najmniejszy problem, nie? Dobra, bateria z powrotem. Kurde, nie mogę trafić w dziurę. Teraz? A nie, mam po prostu iść w ciemności, a mam iść w świetle jednak, ale... Jak sobie gra życzy. Dobra. Przynajmniej armia Tidemana już nie stanowi problemu. Tak, definitywnie nie stanowi. O, patrzcie, teraz ktoś rucha ich zwłoki. Ale smutno. O Jezu Chryste, tu są nekromorfy. Czy coś? Oh my fucking god. Anyone else? Wybaczcie, muszę wydmuchać nos. Ach, nienawidzę mieć kataru. Dobra, nieważne. O, o nie, zejście ze mnie. Dobra, spaćkamy to. Bramka do wykrywania metalu raczej już nie działa. Co tak skrzypi? Isaac, where are you going? I don't know. That's why I'm here, Isaac. To show you the way. O! Dzięki, Nicole. Miło z jej strony, pokazałem drogę. Fajna sprawa, fajny patent. Szkoda, że teraz na przykład nie naciskam tego lokatora, to... Znaczy, wiecie, locator, nie że lokator, że taki domownik, tylko że... Dobra, wiecie o co chodzi. O, tutaj zmienia się w marker co chwilę chyba, to mi się wydaje. Nie, albo mi się tylko wydawało. To szkoda, że nie pojawia się Nicole, po prostu nie, ona nie pokazuje drogi, to było lepsze, bardziej klimatyczne. O, patrzcie, kombinezon Nicole. Albo po prostu jeden ze zwykłych kombinezonów, który noszą wszyscy w tym uniwersum. Okej. Okay. No, już przerabialiśmy ten numer. Potrzebowaliśmy członka ochrony, żeby z nim przejść. Nekromorf. Jej, jeden nekromorf. Tak, straż nasz zgroje jednym nekromorfem. Serio? Oni budują tutaj markery? No come on! Ludzie, czy wy jesteście popieprzeni? No, kolejny save. No, gra definitywnie tutaj save'ów nie żałuje. Czego jak czego, ja na pewno nie save'ów. I dobrze. Wiecie, nie ma autosave'u, to przynajmniej... Jest ten. 7-1. To przynajmniej można często zapisać, nie? To wygodne dla kogoś, kto na przykład nie ma czasu na granie, jak ja czy coś.
Jej, przyjdę tutaj po dwie paczki z amunicją i pewnie pojawi się tu nekromorf. Co? O Jezu, to jest ten nekromorf. Pierdol się. Naprawdę, jak się dobrze wytajminguje tych żygających, to stają się chyba najmocniejszymi przeciwnikami w grze. Ale trzeba ich dobrze wytajmingować, no i nie zawsze ich widać, nie? Dobra, co my tu kurwa mamy? No super, mamy dymacza zwłok. Panie, kończ pan. Ludzie tu są. Ludzie patrzą, to przez YouTube'a nie przejdzie, jak będzie się tak dymał. A, super, żygacz, tak? Właśnie po tym, jak powiedziałem, że jest jednym z łatwiejszych przeciwników. Idź mi stąd. Skalpowany. Serio? Czym ty kurwa jesteś? Idź mi stąd. Gdzie jest dymarz zwłok? Nie tu. Za mną? Tak, za mną. O, nie mam więcej stazy. Nieprawdopodobne. Jeden precyzyjny strzał. O Jezu Chryste, za mną jest gościu. Jezu Chryste, za mną jest gościu. W ogóle te worki z tym kwasem, czy to jest za chujstwo, które oni mają przy sobie, to działają jakoś podejrzanie dobrze na nekromorfę, a mnie jakoś mniej jakby sięgają. Ale dobrze, dobrze, pasuje mi to. No, roślinka z rezydenta. Tak, kolejne zapiski osób tworzących markery. Super, tworzycie jedną z gorszych broni biologicznych w historii broni biologicznych prawdopodobnie. Brawo wy, brawo ludzie, brawo ziemia. Oczywiście tak, wszystko brzmi ładnie i pięknie, marker. Potężne źródło mocy, których oczywiście jak zwykle brakuje ziemi. No, tylko że ktoś nie przemyśla tego, że może na przykład powoduje to zarazę nekromorfów, która niszczy wszystko na swojej drodze i w ogóle jest strasznie nieprzyjemna. Nie wiem, czy ktoś zwróci na to uwagę. A powinni. Apteczka, cudownie. O, mam bencha. Rozmierzę ci stopę. O, super. Coś idzie. Wiedziałem. Co je było? Jezu Chryste, to Slenderman. O Jezu, najgorsza możliwa pozycja do walki z nim. Idź mi z tą Slendermanie. To nie twoja gra. Tutaj się strzela do nekromorfów. A ty jedyny nie jesteś. Jesteś Slendermanem. Byłeś Slendermanem, wybacz pomyłkę. Teraz jesteś tylko małymi Slender członkami. Ach! Dziabnął mnie skurwysyn. Okej. Nie lubię ich. Pewnie da się zauważyć. Staza się troszeczkę odnowiła. Dobra, ulepszmy się. Let's gear up. Line gun, strzał alternatywny, szerokość, przeładowanie. Chciałbym ulepszyć obrażenia generalnie, ale obrażeń jest tak dosłownie jak kot napłakał. Jeśli ktokolwiek wie, co on na myśli. Dobra, przeładowanie, ten shit. Podejrzewam, że więcej drzwi z tym zamknięciem już nie trafimy. A chciałbym jednak ulepszyć tą broń, bo mam do niej dużo amunicji. Dobra, damage. Proszę bardzo. Nowy, ulepszony line gun. Jeszcze silniejszy niż podstawowa wersja. O, teraz chyba mamy też tak jakby większy, szerszy ten promień. Taki przynajmniej powinien być, tak mi się wydaje. Okej, dobra, śmigamy dalej. O, zaraz nekromorf już tutaj jest.
Jakim cudem sprzątaczki to pominęły? A to? To już w ogóle. O kurwa mać, a tych jakim cudem pominęły sprzątaczki? To było głupie. Weźmiemy sobie tykę i strzelimy kogoś w ryj, co wy na to? Halo? Nekromorfery? Gdzie jesteście? O, to jest jeden pedał biegnie. Czuję się otoczony. Już nie. Gin! Gin, nekromorfie! Ciężko się żyje z własną ręką wbitą w głowę, tak podejrzewam. O ile oczywiście nekromorfy zaczynają się jako coś, co żyje. I wydam dźwięk jak łuki. Kurrr. A, serio? Ale to jest szybki, pewnie się matka wykonała. O ja pierdolę, cudownie. Jeszcze żygacz, tak? Jeszcze pierdolony żygacz. Ja bym tego miał mało wszystkiego. O, to jest kolejny node, jakby co. A patrzcie, kolejny żygacz. Tutaj mam node'a. Chyba cofniemy się i się ulepszymy, nie? Jesteśmy o krok od pokoju ze stołem, więc wiecie. Czemu by nie? Dobra, hopsamy. Ewentualnie dobra, zostawmy go sobie na, wiecie, wszelki wypadek, jakbyśmy spotkali jeszcze drzwi z tym. Z zamkiem na node'a. To jeszcze. Żeby nie było, wiecie. Audiolog, cudownie. Research log 16671. It's the same signal. Dementia and codes and blueprints are all caused by the same signal from the marker. It's the people that are different. Smart people see codes and blueprints, but to everyone else it's just noise. Noise that drives you mad. Okej, okazuje się, że tylko inteligentni ludzie, niekoniecznie wiadomo co to znaczy, widzą, słyszą dźwięk markera jako, jakby to powiedzieć, schematy i kody. Reszta słyszy tylko jakiś hałas. A, muszę wymienić baterię, tak? Złapię? Złapałem. Jestem z siebie dumny. Open the door. Myślisz, że cię nie widzę? Nie, to coś już nie istnieje. W takim razie, gdzie jest to coś, co mruczy na mnie? A raczej bulgocze na mnie. A, tutaj, obok. Okej. Okay. Wysadzone. Mamy save'a. Okej, dobra, i tutaj też sobie zakończymy odcinek. Wiem, że są krótsze, ale naprawdę nie chcę wdepnąć, wiecie, w zakończenie gry, kiedy mam 20 minut na liczniku. To troszeczkę niefajna sytuacja. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy z gry Dead Space 2. Trzymajcie się ciepło i narka.